Niewiele rzeczy nam się udało po 1989 roku, tak jak prywatyzacja weterynarii, powiedział w Brudzewie w Wielkopolsce minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Szef resortu rolnictwa spotkał się z hodowcami oraz przedstawicielami środowiska weterynaryjnego. Dzisiaj z perspektywy tych 20 lat i 7 lat członkostwa w Unii Europejskiej możemy sobie nawzajem wspólnie i rolnicy, i lekarze za tą trudną, wzajemną pracę, współpracę podziękować. Bo dzięki temu dzisiaj mamy naprawdę nowoczesną hodowlę, dzisiaj mamy naprawdę nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze i dzisiaj my z polskimi produktami nie wstydzimy się ani w Polsce, ani w Unii. Jedno z pierwszych pytań dotyczyło równości dopłat z Unii Europejskiej. Minister Sawicki przypomniał, że początkowo Polska miała otrzymywać 25%, na co zgodę niemal wyraził pewien polski prezydent, mówiąc, że to i tak więcej niż zero. Ale w wyniku bardzo trudnych negocjacji, przypominam, 13 grudzień 2002, wszyscy czekają na zamknięcie procesu dogadywania akcesji, królowa Belgii czeka z kolacją, a negocjacje nie zakończone, bo Polska nie zakończyła negocjacji. Bo Polska stawia twarde warunki, że chcemy coś więcej. I to wtedy dostaliśmy dodatkowe 30% na 55% dopłaty bezpośrednie. I to wtedy dostaliśmy zgodę także na uzupełnianie tych dopłat z puli koperty krajowej. Dziś już mało kto o tym pamięta. Natomiast w tej chwili jesteśmy w bardzo ważnym etapie negocjacji. I dzisiaj ja bardzo otwarcie starej Unii Europejskiej mówię, że nie ma miejsca na kolejne okresy przejściowe. Że od 2014 roku Unia Europejska musi ustanowić nowe kryteria podziału środków dla państw. Kryteria sprawiedliwe, jednakowe dla wszystkich członków wspólnoty. Uczestnicy spotkania pytali też o losy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Minister Sawicki ubolewał, że nie ma rzetelnej debaty publicznej nad reformą ubezpieczeń społecznych. Ale do takiej debaty nie staną przede wszystkim dziennikarze, bo im się nie chce do tego przygotować. Wczoraj cały dzień tłuczono w mediach wyrzucenie dwóch posłanek, a jak poszedłem na 10 minut do Polsatu, to tam mnie zapytano, kiedy zlikwidujecie KRUS. To było podstawowe pytanie. A pytam niby dlaczego. Komu tak bardzo na tym zależy? Komu to przeszkadza? Systemy ubezpieczeniowe rolnicze w Unii Europejskiej funkcjonuje jeszcze co najmniej w 8 państwach. I nikomu to nie przeszkadza. I chcę oświadczyć publicznie, póki jest PSL w tym rządzie, ale także Platforma Premier jasno oświadczył. Nie mamy zamiaru likwidować KRUS-u. Natomiast owszem, jesteśmy otwarci na dyskusję, na usprawnienia, ale całych systemów. Tak jak wspomniałem, niewiele rzeczy nam się po 1989 roku tak udało, jak prywatyzacja weterynarii i reforma samorządu. Ale to, co po 1989 roku najbardziej zepsuło, to reformę ubezpieczeń zdrowotnych. Przecież to dzisiaj nie KRUS generuje długi. 70 miliardów dopłaty rocznie do ZUS-u, to o tym się nie mówi. Ale o 15 do KRUS-u to jest solą w oku i to rzekomo ma naprawić finanse publiczne. Reforma ubezpieczeń zdrowotnych. Kosztowny system naliczania i ściągania składki, i wszystko wrzucone do jednego worka. I nieważne, że tu pani doktor zbierze na swojej składce zdrowotnej 3 razy tyle, co ja, czy ewentualnie odwrotnie. I tak, jeśli chodzi o świadczenia w Państwowej Służbie Lekarskiej, będziemy mieli to samo. Takie same usługi, z tego samego worka. Więc dlaczego nie zrobi się tego jako płatność odbudżetowa? Przecież każdy z nas płaci podatki. Od podatku zatrudnionym odlicza się 8,25. Zakład robi 1,25, płacą inni podatnicy, więc jeśli chcą rolnika obciążyć składką zdrowotną, proszę bardzo. 8,75 odcinamy od podatku gruntowego, niech idzie na składkę zdrowotną, samorządom trzeba wyrównać z budżetu państwowego, wtedy państwo nie będzie finansować rolników. Państwo musi wyrównać utratę dochodów samorządom. A przecież w naszych gminach w tej chwili rolników to zaledwie 1/3, a w niektórych zdecydowanie mniej. I 1,25 jako rolnicy zapłacimy. Nie ma problemu, damy sobie z tym radę. Ale nie pozwolę na to, żeby rolników traktowano inaczej jak pozostałe grupy zawodowe czy społeczne.
Uczestnicy spotkania pytali m.in. o ustawę o dochodach z działów specjalnych produkcji rolnej. Sprawę ma rozpatrzyć w grudniu Naczelny Sąd Administracyjny, a rolnicy do końca listopada muszą złożyć swoje PIT-y do urzędów skarbowych. Minister wyraził nadzieję, że orzeczenie NSA nie będzie obowiązywało wstecz. Tak gorąco zachęcam wszystkich prowadzących działy specjalne, żebyście odchodzili od ryczału, żebyście przechodzili na rzeczywiste obliczanie kosztów i wyliczanie podatków. I na pewno na tym wyjdziecie lepiej niż na tych formach wszystkich ryczałtowych. Tam w sporze są dwie ustawy i być może dopiero właśnie rozstrzygnięcie NSA coś nam przyniesie i wyjaśni. W każdym razie ja bym prosił, żeby o wszystkich niekorzystnych wyrokach w tej sprawie bezpośrednio także informować Ministerstwo Rolnictwa, bo ja już mówię, kilka dyskusji na ten temat przeprowadziłem z Ministrem Finansów. Tam jest takie, powiedziałbym, dwojakie podejście, w zależności od tego, którego z wiceministrów do tej sprawy wyznacza pan minister Rostowski. Natomiast mówię, jestem zwolennikiem przechodzenia na pełne, że tak powiem, wyliczanie kosztów i przychodów i wtedy mamy sprawę ryczałtu z głowy i ten problem nie obowiązywałby, czy nie dotykałby naszych producentów. Ja myślę, że jeszcze będą kuluary. Pan minister obiecał jeszcze tutaj z nami trochę zostać, także myślę, że może w takich zajęciach pod grupę. Panie ministrze, na pamiątkę dzisiejszego spotkania chciałem panu wręczyć... To nie jest żyd. To jest siewca. Żeby pan minister siał takie zdroworozsądkowe myślenie, a szczególnie pro przedsiębiorcze. Jest tutaj z nalepką partner 20-lecia Wedla Brudzek. Dziękuję bardzo za przybycie i jeszcze raz powtarzam, my to odbieramy w ten sposób, że to jest szacunek dla hodowców, dla lekarzy weterynarii, dla całego sektora, dla całego resortu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Skoro już dostałem siewce, to wszystkim siewcom chcę dedykować takie przesłanie: więcej nadziei, więcej pewności w siebie, więcej zaufania w przyszłość. Ja wiem, że nam rolnikom trudno do tego tak podchodzić. Ja ciągle przypominam sobie mego tatę, który jak siał, to się martwił, że nie wzejdzie. Jak wzeszło, to że wymarznie. Jak już przychodziło do żniwa i trzeba było kosę klepać, to ciągle mówił, że co tam się skosi, to i tak deszcze przyjdą i to potem w snopkach może się zniszczyć albo co. Potem w stodole straszył myszami i ciągle czegoś się boimy. Więc ja zachęcam do tego, żeby podchodzić do życia właśnie tak, jak tu pan dr Piotr Kwieciński. Nie bał się. Podjął odważną, śmiałą decyzję. Mamy naprawdę wiele do zrobienia i to, co w pana wystąpieniu było. Rzeczywiście do roku 2030 świat będzie musiał podwoić produkcję żywności. Że mamy czasowe problemy ze zbytem, że Europa ma specyficzną swoją wspólną politykę rolną, która jest bardzo konserwatywna, ale ja wierzę, że po roku 2014 będzie ona nieco bardziej otwarta, bardziej nowoczesna, co za tym idzie, bardziej będzie sprzyjała ludziom aktywnym.